Oczywiście jak zwykle taka wizyta gospodarcza, rozmawiamy o możliwościach. Wspomniał Pan tutaj o grantach słowackich, które rozpoczęliśmy kolejną, już trzecią edycję 1 lutego, kończymy 28 lutego. Przypomnę, że w puli jest 1 800 000 zł, 10 000 dla sołectwa inwestycyjne, czyli zachęcamy tutaj sołectwa do tego, aby jednak robiły ciekawe rzeczy na swoim terenie. Tak się działo w poprzednich edycjach i mam nadzieję, że również teraz. To, co ważne, możliwość łączenia funduszy sołeckich z grantami, ze środkami gminy do 25 tysięcy, maksymalnie takie małe projekty. I zachęcam tutaj, pomimo że mało sołectw jest na terenie gminy Zdroje, ale jednak, żeby korzystać z tych środków. Ale to, co ważniejszego, o czym rozmawialiśmy, szykujemy się do ostatniego dużego gospodarczego konkursu dla przedsiębiorców i tutaj mamy podzielone to jest działanie 1.5 w ramach regionalnego programu operacyjnego i wydzieliliśmy branżę turystyczną. A jak w Międzyzdrojach, no to turystyka. I tutaj prosiłbym bardzo Państwa pośrednicy, aby przedsiębiorców, którzy jeszcze zamierzają, myślą o rozwoju, myślą o nowych miejscach pracy, aby do tego działania się przygotować. To będzie pierwsze półrocze tego roku. Ponad 50% dofinansowanie. Jeżeli się nic nie zmieni, to w regulaminie określimy maksymalny poziom dofinansowania na 4 miliony złotych. Do tej pory dużo było beneficjentów korzystających z tych środków i zachęcam, żeby te ostatnie środki w tej perspektywie, tak większe środki, aby pomyśleć o właśnie wykorzystaniu. Również program operacyjny Rybacko Morze, tutaj też lokalna grupa rybacka. To, co się wydarzyło w poprzedniej perspektywie, bardzo dużo inwestycji, teraz też sporo się dzieje, żeby do tych naborów się przygotować i korzystać, bo to też już jesteśmy po połowie aplikacji o środki Unii Europejskiej, no i tych środków będzie po prostu mniej. I warto o tym pamiętać, że ta perspektywa już jest, chyli się ku słupkowi, a nowa jeszcze jesteśmy, no to właśnie tak naprawdę dopiero rozpoczynamy poważne rozmowy i będziemy na pewno mieli taki okres przejściowy przestoju i warto byłoby, żeby jeszcze korzystać z tego, co jest. Gościliśmy dzisiaj marszałka województwa zachodniopomorskiego, pana Jarosława Rzepę. Chciałam powiedzieć, że była to bardzo owocna wizyta. Ustaliliśmy ciąg dalszy budowy ścieżek rowerowych, dofinansowanie do Festiwalu Gwiazd oraz małe granty dla ochotniczych straży pożarnych, takiego istotnego tematu dla gminy Międzyzdroje.